dwa cykle pieśni Gustawa Mahlera, fantastycznego niemieckiego romantyka, stały się ostoją tego, osnową naszego koncertu pasyjnego. Jak Państwo pamiętacie, w poprzednich latach, a tradycja naszych koncertów pasyjnych sięga już chyba 20 lat, prezentowaliśmy różnego rodzaju dzieła, czy to były dzieła wokalno-instrumentalne, czy też były to różnego rodzaju montaże polegające na tym, że czytaliśmy różnego rodzaju teksty biblijne, ilustrowane muzyką. Dziś postanowiliśmy właśnie te dwa cykle pieśni zaprezentować, przypomnieć pieśni ze wspaniałego światowego repertuaru. Jedne o tematyce świeckiej, o tematyce miłości, miłości niespełnionej, miłości dramatycznej, tragicznej, drugie wreszcie o śmierci. No i jeszcze druga część koncertu, Gorzkie Żale. To modlitwy, to utwory, które śpiewamy co niedzielę w okresie Wielkiego Postu. To prawda. Pomysł ten chodził mnie i panu Wiesławowi Świderskiemu, naszemu etatowemu kompozytorowi, już od dłuższego czasu po głowie. Ale jakoś tak się zawsze składało co roku, że przychodził koncert pasyjny, nie zdążyliśmy i prezentowaliśmy inny repertuar. Natomiast jesienią w tym sezonie pan Wiesław zapytał się mnie, szefie, no czy wracamy do pomysłu Gorzkich Żali? Jak najbardziej, powiedziałem, oczywiście piszmy to i oto właśnie mieliśmy okazję dziś po raz pierwszy zaprezentować ten wspaniały kilkunastominutowy utwór, gdzie pan Wiesław, głęboko związany i swoją wiarą, i swoją dodatkową pracą jako organisty związany z Kościołem, pięknie ujął te stare pieśni, które doskonale znamy, które oczywiście wykonujemy w Wielkim Tygodniu, nawet trzy niedziele Wielkiego Postu wykonuje się te Gorzkie Żale. Dziś mogliśmy ich posłuchać w wersji instrumentalnej, pięknie opracowanej, które pokazuje, jak właśnie ta męka, to przygotowanie można muzycznie pokazać. Pięknie pan Wiesław nam to zrobił już podczas prób, kiedy ćwiczyliśmy ten utwór Orkiestra Biła Mu Brawo, bo naprawdę utwór jest napisany wzruszająco, pięknie. Naprawdę, drodzy Państwo, cieszymy się, że możemy tak zacne fragmenty polskiej spuścizny muzyki kościelnej prezentować. Oczywiście przygotowując repertuar do naszych koncertów, naturalnie zawsze myślimy o solistach, z panem Adamem spotkaliśmy się z tymi cyklami już kilka dobrych lat temu. Pomyślałem sobie, że czas najwyższy, ażeby wrócić do tego repertuaru. To jeden z najwybitniejszych polskich barytonów. Znakomity śpiewak, wspaniały głos, wielka kultura muzyczna. No i wydaje mi się, że to spowodowało, iż tak pięknie udało nam się te cykle zaprezentować.